Uwaga, akcja. Cześć! Witam was wszystkich. Bardzo fajnie, że jesteście z nami. Dzisiaj wraz z grupą moich przyjaciół najlepszych ze szkoły przygotujemy dla was grill. Pierwszy wiosenny, dekadencki grill. Oto są dwie kukurydze, które położymy na grillu. Proszę, uwaga, będzie ujęcie. 3, 2, 1, akcja. Ostro, histeria, jazda! Drugi Belfer nie jest to małym miasteczku. Historia dzieje się w dużym mieście. Postawiliśmy na trochę innego rodzaju estetykę. W drugim sezonie wszystko się zmieni. W scenografii więcej rzeczy się rozleci, w scenografii więcej rzeczy wybuchnie, więcej ludzi dostanie w twarz. Będziemy się więcej ścigali samochodami, więcej rzeczy rozbijemy. Na pewno ta scenografia na dynamice bardzo zyska. Wrocław jest tak naprawdę bardzo filmowym miastem, ponieważ są tam stare poniemieckie kamienice, stary bruk uliczny, który ma swój odpowiedni klimat. I ten klimat również dotyczy serialu Belfer. Także to jest główny atut pod względem architektonicznym tego miasta. Paweł przyjeżdża do Wrocławia na początku drugiego sezonu Belfra. No, jakoś podbudowany tą ponurą historią, która zdarzyła się w pierwszym sezonie. I z takim pełnym animuszem rzuca się w wir zdarzeń we Wrocławiu. No, ale nie będzie to takie proste, jak mu się wydaje. Spotka na swojej drodze dość szybko przeszkody i problemy, których się absolutnie nie spodziewam. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, historia jest zupełnie inna. Także pewnych ważnych rzeczy dowiadujemy się już na początku. Nie wiem, jakie pytanie będą zadawać widzowie. Tutaj jest mnóstwo tajemnic dookoła. Ale na pewno to, co mogę powiedzieć, to, że jest szkoła elitarna, gdzie uczą się ogromne tak naprawdę osobowości. Każdy ma bardzo silny charakter i jest Belfer. No, szkoła jako lokacja jest bardzo magiczna. Przywołuje skojarzenia co najmniej z Hogwartem. No i rzeczywiście ma w sobie coś takiego dla mnie pomiędzy jakimś takim majestatem wzbudzającym szacunek, a czymś, co wywołuje grozę. I ta granica jest bardzo cienka. Paweł dla Iwo jest pewnym znakiem zapytania. Iwo podejrzewa Pawła, że no, zjawił się nie bez powodu tutaj, w tej szkole. I Iwo dobrze sobie zdaje sprawę z tego, że Paweł może namącić. Siema. W szkole dojdzie do zdarzenia, które wstrząśnie tą społecznością. Z pozoru sprawa będzie jasna, natomiast im dalej w las, tym coraz więcej dziwnych faktów będzie wychodziło na jaw. Ty dobrze wiesz, że ona cię o to zapyta.
Rozumiesz, to musi być na pewności siebie. I co teraz? Teraz musimy dowiedzieć, kim jest ta pani. Bardziej, wiesz, w tajemnicy. Patrz tu, zasiewasz, ona rusza, tak. Pa. Tymek, chłopak, który ma 17 lat i jest chyba takim przykładowym introwertykiem. Chłopakiem gdzieś tam pochowanym, pokruszonym, aczkolwiek no, może zacznę od tego, że jest hakerem komputerowym i jakby naprawdę ma jakąś niesamowitą, niesamowity talent do tego, bo uczył się tego wszystkiego sam. Luisa bierze czynny udział mimo wszystko w tej zagadce, która pojawia się w tym sezonie i na pewno ona trochę rozdrapuje to, co się dzieje. Nie dostaliśmy ostatnich dwóch odcinków, dlatego też bardzo długo kręcąc sceny, skacząc po odcinkach, bardzo macaliśmy to intuicyjnie, a nie do końca wiedzieliśmy też, o co chodzi. Największe wrażenie w lekturze tego drugiego sezonu, i podejrzewam, że tak też będzie z oglądaniem, jest to, że bardzo szybko w pierwszych dwóch odcinkach świat staje do góry nogami. To jest rzeczywiście jak u Hitchcocka, krótko mówiąc. No jest trzęsienie ziemi i potem napięcie tylko będzie rosnąć. I to pamiętam, jak zasiadłem do lektury tego drugiego sezonu. No dobra, no co tam? Aha, no to Paweł przyjeżdża, Wrocław. No dobra, idzie do mieszkania i nagle jebudu, wszystko wysadza się w powietrze. Nie mogę powiedzieć, w jaki sposób. Oczywiście zobaczą to widzowie już wkrótce. Natomiast to sobie pomyślałem, o kurde, no to fajnie, no to dobrze, czytamy dalej. Kto to jest? Kolega z pracy. Nie znam. Więc raz tak. Co ty mnie wpierdoliłeś? Teraz w tej drugiej transzy spotykamy Radka w innej sytuacji. W sytuacji, w której musi improwizować. I to improwizować w niespotykanym dla siebie dotychczas zakresie. Jesteśmy w gabinecie naszego szefa CBS-u. Trochę jest inny niż pozostała część Open Space'u. Musieliśmy go bardziej spersonalizować. Mamy tutaj w związku z tym jakieś gadżety, nagrody, śmieszne durnostojki, przez które możemy sobie realizować ujęcia, co lubi nasz szwękier Klaudiusz. Są też trochę lepsze krzesła niż w pozostałej przestrzeni. No i możliwość oglądania, dlatego wybraliśmy to pomieszczenie, żeby można było mieć stąd widok na cały open space. Ktoś przechodzi od biurka tu, z tym kimś idziemy sobie blam, 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 blam. Ten ktoś znika tu, a my widzimy, że nadchodzą stamtąd nasi bohaterowie. Także tutaj uruchamiamy. Sprzątam. Nie, w tą nie patrzymy. W tą nie patrzymy, w tą patrzymy. 2, 1, akcja! Przeczytałem pierwsze 6 odcinków i byłem tak strasznie zajarany tym, co się dzieje, bo już historia zaczyna się z tak wysokiego C, no i niestety musiałem zatrzymać się na 6 odcinku. I oni i powiedzieli, że nie, że dalej nie dosyłają. Później po jakimś czasie przyszedł 7, on jeszcze zwiększył mój apetyt, ale ciągle było poczucie, co jest dalej. Dwa bardzo drogie duble. Dziękuję.
Scena, którą teraz realizujemy, była sceną gonitwy po dachu. Scena została przepisana pod jak gdyby architekturę tego hotelu. Dzięki temu mamy nie tylko zwykłe, powiedzmy, rynny, anteny i kominy, czyli to, co jest na dachu. Mamy wielopoziomową restaurację, gdzie jeszcze w gonitwie mamy motyw dynamiki przez uciekających ludzi, przewracające się stoliki i tak dalej. Jest to, myślę, wiele ciekawsze. Cała rzecz po prostu polega na tym, że jest to scena o tyle spektakularna i jednocześnie trudna, że jest niewiele czasu na zrobienie spektakularnej bijatyki. Trzeba to zrobić dobrze, czy trzeba to zrobić widowiskowo. Trzeba zrobić po prostu jak największą ilość ustawień, a przede wszystkim bardzo dobrze przygotować choreografię samej walki, co udało się Maćkowi Kubicy razem z aktorami bardzo dobrze wypracować. Raz, zejście, dwa, łokieć. Na wysokości nosa. Zejście. Teraz. Trzy. Proszę. Świetnie. Dobrze. Wolno, 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 wolno. Nie, tego nie pokazujemy. Tu. Czyli tu się czaimy, tak? Tak, dokładnie. Tu. Aha, tak, myślę, że tak będzie też łatwiej, nie? Tak. Ja się z tym troszeczkę właśnie, w cudzysłowie, ostrzelałem przy swoim filmie pod tytułem Karbala, gdzie trzeba było 20 parę dni zrobić wojnę w Iraku. Udało nam się to zrobić podobno bez stylu, tak przynajmniej twierdzą w recenzjach. Padł pierwszy strzał. Piotrek leży. Piotrek się teraz ostrzeliwuje. Pierwsze dwa strzały są od Piotrka. Po czym ja oddaję strzał. Raz. Chyba w ogóle dla aktora największą przyjemnością jest granie bardzo różnych postaci. Bardzo się cieszę, że mogę zagrać kogoś takiego trochę schowanego w cieniu. No jest to postać zupełnie inna ode mnie prywatnie, więc musiałam też sobie trochę powymyślać, jakby to było być taką dziewczyną pracującą właśnie w CBS. Bardzo mocna fala uderzenia. Pewne klamki. Szczerze, później już tak blisko teraz był, tego bez sobie. Tak będzie. Tu szczelnie przy kompendium, bo coś tam wleciało, wiesz? Marek. Nie obracamy się. Tu. Tak, teraz obok kompendium. Kompendium? Obok. Kamery poszły, uwaga. Jazda! Zostajesz z nimi, dzwonisz po posiłku. Szybciej, Szymon. Jeden. To jest typowy pistolet Glock 17. Wyjmujemy magazynek, wkładamy do niego nabój. Nabój, jak widzimy, jest ślepy. Wkładamy, przeładowujemy i mamy pistolet gotowy do strzału. Duże słońce, czerwiec. Ja w kamizelce kuloodpornej, w ochraniaczach, w kurtce, no, piłem cały czas wodę. Pomiędzy ujęciami non-stop piłem wodę. Jak zdejmowałem ciuchy po tych 12 godzinach, to normalnie można było wyciskać z wody. No. To było ciężkie wydarzenie, ale z drugiej strony wspominam je jako trudne, ale niezwykłe. Tak? Znaczy, że poczułem się trochę jak ten chłopiec właśnie, że takie spełnienie marzeń z dzieciństwa, że mogę sobie pobiegać, postrzelać z pistoletu. No, osówka była chyba najtrudniejszym etapem zdjęć. To było 5 bardzo intensywnych dni w środku Gursowich. Instalacja technokranu, steadicam, oświetlenie, deszczownice. No, w zasadzie użyliśmy w tym miejscu praktycznie wszystkiego, no może poza wybuchem, na którego już miejsca w scenariuszu nie starczyło. Na początku rusz tą ścieżką i gdzieś tam po prostu się rozglądaj. W tamtą stronę i dopiero jak on zawoła tutaj w cysternie, to zaczynasz biegać i szukać tych. Jak pokazać, że bohater został uwięziony, tak, i że ma naprawdę przerąbane. Więc zdecydowaliśmy się na deszczownicę, co wymagało zabezpieczenia kamery, specjalnego filtra, który wiruje, ponieważ kamera patrzyła pionowo z dołu również. No, wymagało to też zaświetlenia takiego światła księżycowego. Tak? Tam nie było możliwości wjechania żadnym podnośnikiem, ponieważ to były tak ekstremalne warunki, więc tak naprawdę ten balon helowy
umożliwił nam to, żeby jakby pokazać tą przestrzeń, nie zamknąć się tylko na twarzy bohatera i tych czterech kamieniach dookoła, tylko no też znowu pokazania bezradności, w jakiej się znajduje i ogromu tej przestrzeni, w której jest. No, na tym polega nasza praca w filmie, że to poza takim pracą bardzo konceptualną, wymyślaniem, pracą z aktorami, to tak naprawdę jest takie troszkę wojsko, że musimy bardzo szybko działać, mamy ciężki sprzęt, ale ja się wtedy czuję najlepiej. I nagle ona patrzy w lusterko i widzi, że tu się pojawia samochód. Potrzebuję na pewno nagrać to pojawienie się inkasenta i pojechać kawałek przed nim. No dobra, czyli trzeba się na ulicy z kamerą tak ustawić, czy tam tak, żeby było widać wyjazd. Albo z tylniej kanapy przez szybę, kamera w łapę. No dobra, ale nie potrzebujemy obiektywnego. Potrzebujemy i też. I samochód, i inkasenta. Tak, potrzebujemy. I robimy szwęk w drugą stronę, nadjeżdża drugi, rozumiesz? Taki oldschoolowy zabieg zrobić. No tak. Teraz A poszła. Poszła. B poszła. I C poszła. C poszła. Wszystkie kamery poszły i uwaga. To jest próba. 3, 2, 1, akcja. Maćka zawsze miałam przyjemność podziwiać z tej drugiej strony ekranu, a teraz dostałam taką szansę, że jesteśmy dla siebie partnerami. Bardzo cenię jego pracę. Jest dla mnie podwójnym belfrem, ponieważ miałam na drugim roku z nim zajęcia w szkole z pracy z kamerą i były to pierwsze zajęcia w szkole tego typu. Traf zdarzył zupełnie przypadkiem, że razem z moją przygodą z serialem Belfer rozpocząłem swoją przygodę z Akademią Teatralną w Warszawie, gdzie zacząłem uczyć młodych ludzi pracy z kamerą i jak się przed nią zachowywać, jak grać, jak stawać na pozycji, jak łapać światło i w ogóle jak konstruować te postaci, które mamy zagrać. Czasami muszę powiedzieć, że te rzeczywistości mi się trochę mieszają, zwłaszcza, że w obsadzie Belfra pojawiają się już moje studentki w tej serii, czy studenci w poprzedniej. I czasami spotykam jakiegoś młodego człowieka na ulicy i muszę dobrą chwilę się zastanowić, czy ja go uczyłem w szkole, czy ja go uczyłem w Belfrze. A, to ty, okej, wszystko już mi się układa. To jest pseudonim tego tajnego współpracownika, co donosił na Pejasa. Dobrze, Patryk, bardzo dobrze. Dlaczego taki pseudonim? Kamuflaż? Tak, Luiza. To jest kamuflaż. To jest ukryta forma obrony. Ktoś wie przed czym? Przewrotność tej drugiej serii Belfra polega na tym, że tutaj zagadki dopiero się zaczynają, które trzeba rozwikłać. Dlaczego tak się stało? Jakie mechanizmy za tym stoją? Kto jest z kim związany? Co jest czym czego? Jak kiedyś zadawał sobie pytanie Kubuś Puchatek.
Jeżeli chodzi też o sprawę funkcjonowania głównego bohatera w tym, to im dalej w las, tym mniej ten bohater wie i tym mniej widz wie. I tak naprawdę wiemy coraz mniej, mimo że powinniśmy wiedzieć coraz więcej, że to się powinno wszystko rozwijać w jakiś sposób. To jako śledztwo, to idziemy w jeden zabieg, drugi. Każdy tak naprawdę prowadzi do ślepej uliczki. Aż do 8 odcinka tak mam nadzieję, że to będzie widza właśnie w ten sposób trzymało. Że widzowie będą mieli świetną łamigłówkę i świetną rozrywkę, ale też ich to może skłonić do jakiegoś myślenia ogólnie o świecie, o tym, że czasami dobre intencje prowadzą do złych rzeczy, a czasami złe intencje powodują przypadkowo coś dobrego i to wszystko się miesza. I ocenianie i mówienie w kategoriach dobro, zło czasem nie ma sensu. I tu ten serial jest na to przykładem. Pogrzeb jest za tydzień. Do tego czasu dostaniesz dokumentację na dysku. Wszystko zaszyfrowane. Hasło Belfer 2017 bez specji.